Witam jeszcze raz, słuchajcie, rozłączyło mnie, ale informuję was, co się dzieje. Jesteśmy, karmimy, dajemy, damy wiewiórkom na trudne czasy, niech se schowają. Tu mają, patrzcie, tu jest kurwa lepiej, one jedzą lepiej niż wy. Tu żołędzie, tu fistaszki, tu laskowe orzechy, tu jest wszystko. Tu trochę tak, trochę tak. Tu jest gołąb, jaki śmieszny. Idę rzucić bo tu jest parę, te wiewiórki, one tu były, ale nie umie tak ręką strzelić. Gdzie tu jest? Czekaj, bo, o, jest, jest, patrz, patrz, ej, hej, tu. O. I gdzie to dasz? I gdzie to dasz? Gdzie ona to schowa? Patrz. Pa, gdzie ona tam leci? Tu, ptuś. Dobra. Ja pamiętam, że kiedyś czytałem taki artykuł, gdzie... A co to jest? Że te wiewiórki to nie są niby... Te rude wiewiórki to nie są natywne dla naszego środowiska, tylko że one zostały specjalnie do parku, żeby... Żeby urozmaicić? No, a naturalne są takie ciemnobrązowe i że... I że jakby te rude wyparły prawie całkowicie. Ale nie wiem, czy to jest... Teoria spiskowa. To już dawno temu czytałem, ale... Czy dać jej z ręki, nie bać się? No to czekaj, to musimy zrobić taką sytuację. O, jest wiewiórka. To mam do ciebie prośbę, trzymaj to. Taki kolor jakby żadnej przewagi. Chodź, ci, ci, ci. Weźmiemy jeszcze kolejną. A tu gołąb. Gołąb, gołąb jest tutaj. Tak, ale prawdopodobnie. Wiesz co, może. Bo on w ogóle nie ucieka. Mi się wydaje, że on może mieć ranne to skrzydło. On tak podnosi, tak, tak. On tutaj. Czekaj, no to może chce takie coś. Czekaj, to weź mu to zmiażdż, bo on to. On może takie zmiażdżone chce. O, chodź, 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 wiewióreczko, chodź. Chodź. No. No, chodź, masz. Nie bój się. Nie bój się. Masz. Coś tam dziobie, no. No weź sobie jednego. Siup. Ale zgubiła go po drodze. Taki łakomczuszek był. Szczeklizna? Ale nie, nie, gdyby mnie ugryzła czy coś, ale wiesz. No musiałaby być pijana, że nie trafiłaby zębami w tego, w orzeszka. Nie wiem, ja go też tak obserwuję, on tak, on nienaturalnie chodzi, ten gołąb. Chodź, chodź. Mój kuzynki na balkon spadły skądś tam taki pistolet, może dwa razy. Ale to było przez jakby odległość tam paru miesięcy, nie? I oni wzięli tego piskulaka gołębia i go tam trzymali, nie? Odchowali. I później babci dali i babcia miała w tym... bo oni mają taki zakład w
firmę, nie? Obok tego, mhm, domu. I tamte gołębie się łaziły i jeden się nazywał Zenek, a drugi się nazywał Benek. I reagowały na imię i przychodziły. I babcia wołała Zenek, Benek, Zenek, Benek. I oni przychodzili i ona i ten szlauchem odpalała wodę. Robiłem taką kałużę i oni się tam kąpali. Jeden miał taki dziób właśnie pęknięty, łamany miał tam te pół dzioba, nie? Bo właśnie spadł na dziób, jak on. No. No, ja bym chciał taką, ja bym chciał ją tak pogłaskać, ale one się nie nadają do tego. W zdetyku jest jak nieogolona pipka. Nie mam pojęcia, jakie to uczucie. Patrz. No, chodź. No, patrz, no tam jest pies i wiewiórka, no. Patrz, patrz, jak gdzie ona to ukryła. Przepacita, co? Pięć byś chciała naraz orzeszków. Patrz, ona go chowa. Ona próbuje. Ona próbuje wykopać dziurkę tutaj i go gdzieś schować. Patrz. Ale on był na smyczy, ten pies. Tu nie ma psów bez smyczy, wiesz? Dobra. To co? Idę, gdzie tu mają jeszcze jakieś, im wysypię te... Ty, ale ona, widziałeś ty w ogóle, jak ona pracuje przy tym? Jak ona próbuje wykopać dziurę, to ona normalnie tak aż szarpie, tak... Ona tak szarpie, kurde, jakby... No. Masz. No. No masz. Nie no, ten gołąb jest bardzo podejrzany. Przede wszystkim patrz, jak ja bym tak przyszedł blisko gołębia, on już dawno by odleciał. Ty, a może ktoś nim steruje po prostu? Jak myślisz? Z takimi niebieskimi tymi. Nie, pewnie ktoś po ptaku by umiał to rozpoznać, nie? Co to jest? Zareaguje? Nie, na ten dźwięk nie. Ten dźwięk ich nie interesuje. Dobra, bo ja nie będę z tymi fistaszkami łaził jak głupek. Trochę im tu dam jeszcze.
siostra mieszkała kilka lat w Anglii, nie? I ona tam są takie wielkie wiewiórki, takie to są ze 4 razy takie jak taka. No. I tam jest jakiś, ona mieszka chyba Chestershire, się nazywa chyba to miasto, czy coś takiego. Ona mieszka, a w Sheffield też mieszkała, nie w Sheffield, i w ten Chestershire, jeszcze w jakimś tam, i w Londynie. No. Ale w każdym razie tam są takie parki, nie pamiętam w którym mieście to było. Że tam są takie ogromne wywiórki. No. I one normalnie włażą ci, jak się siądziesz na ławce, to ci włażą na kolana, nie? I wiesz, takie są bardzo, także aż za bardzo są oswojone, nie? Że to jest też niebezpieczne. Że podobno gryzą czasami też ludzi. Ta jest płochliwa. Ty, ale są, one są niektóre takie przyzwyczajone fest. Na przykład patrz, ta weźmie z daleka, nie? Ale niektóre są takie przyzwyczajone, że od razu mi do ręki idzie. Masz. Patrz jak, ale one śmiesznie chodzą, bo one omijają tak, one od boku, widziałeś? One tak chodzą, mają taktykę, że nie idą na wprost, tylko tak trochę w bok, patrzą czy coś się dzieje, trochę w bok. To jest super, że one na drzewo tak gładko się wspinają, tak w ogóle nie widać tego momentu, że one się chwytają. No, bo kot na przykład, jak próbuje po drapaku czy po czymś wejść, to on tak, wiesz, on jest, bo dużo waży, a tu wiewiórka, ona widocznie, wiesz, jest leciutka i to bardzo gładko wchodzi. No cóż, no moi drodzy, no żeśmy tutaj z tymi wiewiórkami pogadali i ogólnie też wiewiórki, słuchajcie, też im ciężko w tej Polsce. Mówią, że też ciężko, też przewalona robota. Szkoda gadać.